Ten dzisiejszy konkurs pokazuje, że targowiska mogą być realną konkurencją dla centrów handlowych i o to właśnie chodzi, żeby pokazać, że to nie jest tylko miejsce handlu, ale że to jest miejsce spotkań, miejsce wydarzeń kulturalnych, miejsce koncertów, debat, warsztatów i to spojrzenie, które dzisiaj tutaj jest przedstawiane w ramach tego konkursu na Akademii Śląskiej, jest również po to, aby zobaczyć, jak młodzi ludzie widzą miejskie targowiska, prawda? Że oprócz tego, że to mogą być miejsca wydarzeń kulturalnych czy warsztatów, one muszą spełniać również kryteria ekologiczne. Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiednie pomysły, być może, żeby połączyć pomysły z różnych projektów, być może, żeby wskazać pewną drogę i znaleźć dzięki temu jeszcze coś innego. Chodzi o to, żeby dyskusja na ten temat trwała, żeby to nie było zamknięte. Chodzi o to, żeby studenci mieli szansę się wypowiedzieć, ale też wysłuchać z drugiej strony. Mamy doskonałych architektów w jury, mamy przedstawicieli miasta, więc żeby oni też usłyszeli z drugiej strony, że ktoś, kto może nie siedział tak długo w tych projektach, ma też inne uwagi. Mój zespół projektowy głównie skupił się na stworzeniu miejsca nie tylko tak naprawdę do handlu, ale miejsca, które dla mieszkańców Katowic i też dla przyjeżdżających będzie po prostu miłym miejscem spędzania czasu i do robienia zakupów i do różnych wydarzeń kulturowych. Między innymi mamy na projekcie przedstawiony plac miejski, który może pełnić funkcję placu dla food trucków albo również na targ świąteczny, koncert. Jest to miejsce, gdzie może po prostu się odbywać tak naprawdę wszystko, a przy okazji mamy tą funkcję jakby samego targowiska. Z dużym zainteresowaniem, z zaciekawieniem oglądamy kolejne prace przedstawione przez uczestników konkursu. No oczywiście konkurs rządzi się swoimi regułami. Tutaj są określone pewne wymagania, które wynikają po części z przepisów prawa, po części z planu zagospodarowania przestrzennego, no także tych funkcji, które musi pełnić targowisko ze względu na prowadzoną działalność. Ważny jest aspekt oczywiście też ekologiczny, tego, żeby odzyskiwać energię, retencjonować wodę, ale przede wszystkim takie miejsce musi być funkcjonalne. Pod tym kątem oceniamy przedstawione prace. Jesteśmy w trakcie obrad i są one bardzo, bardzo ciekawe.